Elwira Czechowska, Tuba Wyszkowa. Zapraszam na Flash Tygodnia. Maj wyszkowianie powitali rajdem rowerowym, a nawet kilkoma rajdami. Rekordowy pod względem liczby uczestników okazał się tegoroczny rajd rowerowy gminy Wyszków. Aż 343 osoby spędziło 1 maja aktywnie na rowerach podczas 6 już wyszkowskiej rowerowej majówki. To rekord w historii gminnych rajdów. Najmłodsi z uczestników mieli niespełna 2 lata. Uczestnicy rajdu mieli do wyboru 4 trasy. Najdłuższa liczyła 45 km, a najdłuższa 20 km i dedykowana była rodzinom z dziećmi oraz seniorom. To właśnie ta trasa cieszyła się największym zainteresowaniem. Wyruszyło na nią 158 osób. Rodzinny szlak prowadził nadbużańskimi terenami przez Rybno, Tulewo do Gulczewa z przystankiem. Na terenie byłej szkoły, gdzie na uczestników czekało ognisko oraz liczne atrakcje. Rowerową majówką gmina Wyszków zainaugurowała sezon turystyczny i rekreacyjny. Dwa oddziały wyszkowskiego szpitala przejdą generalny remont. 2 maja dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji. Pod koniec 2019 roku pacjenci i personel oddziałów wewnętrznego i kardiologicznego wyszkowskiego szpitala przeniosą się z lat 80. w XXI wiek. Obydwa oddziały zostaną gruntownie wyremontowane i wyposażone w nowoczesną aparaturę medyczną. 2 maja dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej podpisała umowę o dofinansowaniu inwestycji z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem. To szczególny moment dla szpitala w Wyszkowie, dla samorządu powiatu wyszkowskiego i samorządów gminnych, podkreślała dyrektor Cecylia Domżała. To wielki dzień dla pacjentów, dodał ordynator oddziału wewnętrznego Waldemar Chełstowski. Remont i wyposażenie oddziałów będzie kosztowało 12,5 miliona złotych. Szpital otrzymał ponad 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Trzeciego maja, tak jak w całej Polsce, wyszkowianie także świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji. 3 maja jest dla Polaków podwójnym świętem. Tego dnia upamiętniamy bardzo ważną datę w tym roku, już 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jest to również święto Maryi, Matki Bożej. Z tej okazji w Wyszkowie odbył się 16. powiatowy przegląd piosenki religijnej i patriotycznej. Uroczystości w sanktuarium świętego Idziego w Wyszkowie zgromadziło wielu wyszkowian. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny. Za oprawę muzyczną uroczystości odpowiadała Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, która po mszy dała wspaniały koncert utworów patriotycznych. Zwieńczeniem obchodów Święta Konstytucji 3 maja był przegląd piosenki religijnej i patriotycznej z udziałem lokalnych zespołów. Bieg dla Konstytucji wystartował 3 maja w Brańszczyku. Organizowana od 6 lat patriotyczno-sportowa majówka w Brańszczyku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na bieg ku czci Konstytucji 3 maja do Brańszczyka przyjeżdżają miłośnicy biegania z wielu miejscowości, m.in. z Warszawy czy Wyszkowa. W tym roku na starcie 3 przygotowanych dystansów stanęło 140 osób. Najmłodszy na starcie uczestnik miał niespełna 2 lata. Najwytrwalsi biegli ulicami Brańszczyka na dystansie 5 km. Młodzież mogła spróbować swoich sił biegnąc na dystansie 1 km, a najmłodsi pobiegli 227-metrowy odcinek nawiązujący do roku kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Dla wszystkich były medale, a dla najlepszych puchary i dyplomy oraz nagrody. Do pierwszej komunii świętej przystąpiły 3 maja dzieci z parafii w Rybinku Leśnym, a 6 maja komunia odbyła się w parafii świętego Idziego w Wyszkowie. Po raz pierwszy w minionym tygodniu komunię świętą przyjęło 41 dzieci z parafii w Rybinku Leśnym oraz 120 najmłodszych parafian ze świętego Idziego. W tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli im rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie i inni członkowie rodzin. Cały jestem Twój śpiewały dzieci podczas nabożeństwa komunijnego, a słowa te w pełni wybrzmiały po sakramencie, który dziesięciolatki przyjęły po raz pierwszy w swoim życiu. Do tego ważnego momentu przez ostatnie miesiące dzieci przygotowywali katecheci i księża. Zanim on nastąpił, błogosławieństwa dzieciom udzielili ich rodzice oraz proboszczowie obydwu parafii, ksiądz Eugeniusz Leda i ksiądz Zdzisław Golan. Rajno z Wyszków rozegrali 5 maja kolejny mecz przed własną publicznością. Futboliści Rajno z Wyszków przełamali serię porażek. 5 maja triumfowali nad Angels Toruń 22-18. Toruńskie Anioły to ostatnia drużyna grupy, w której występują nosorożce. Spotkanie było bardzo wyrównane. Od początku Rajnos postawili twarde warunki przyjezdnym. Dobrze spisywała się linia defensywy, która powstrzymywała ataki graczy z Torunia. Po ostatnim meczu Rajno z Wyszków zajmują 2 miejsce w ligowej tabeli.
Na odjazdową imprezę zaprosił wyszkowian 5 maja pierwszy wyszkowski shotbar. Nowo otwarty bar Odjazd jest pierwszym tego typu miejscem w Wyszkowie. Oferuje autorskie menu napojów alkoholowych i bezalkoholowych, szeroką gamę piw, przekąsek, koktajle. Do odwiedzin zachęca także swoim wystrojem i klimatycznym ogródkiem. Na miejscu jest bezpłatne Wi-Fi oraz telewizja z dostępem do wielu kanałów. Bar zaprasza do wspólnego oglądania najważniejszych transmisji sportowych, galboksu, MMA czy meczów piłkarskich. W minioną sobotę w Shotbarze odbył się pierwszy Open Day. Od teraz w sezonie letnim w każdy weekend Odjazd zaprasza na dania z grilla. Damian oraz Ola. Serdecznie zapraszamy do Shotbaru Odjazd na szoty, drinki oraz koktajle w naszym wykonaniu. A oprócz tego w każdy weekend widzimy się z Wami na wspólnym grillowaniu. Do zobaczenia. A teraz wyszkowskie noworodki. To wszystko na dziś. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.tubawyszkowa.pl. Do zobaczenia za tydzień.